Przystąpi do procedowania druku nr 498, projekt zarządu w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Wielki Kraków dotyczących propozycji ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych na terenie gminy Wielki Kraków. Paragraf pierwszy, to jest taka propozycja, opiniuje się negatywnie projekt uchwały Rady Miasta Krakowa przy wprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami gminy Miejskiej Kraków dotyczącej propozycji ustalenia dni i godzin otwarcia oraz zamykania placówek handlu detalicznego i zakładów gastronomicznych i usługowych na terenie gminy Miejskiej Kraków. Uzasadnienie. Propozycja radnych miasta Krakowa zakłada ograniczenie handlu detalicznego na terenie gminy Miejskiej Kraków w Wigilię Wielki Piątek każdą niedzielę do godziny 12. Przepisy te nie będą stosowane do aptek, stacji paliw, sklepów, stacjach paliw, a także placówek handlu detalicznego mieszczących się w hostelach, motelach, hotelach. Taka propozycja jest niezgodna z zasadami wolnego rynku. Dodatkowo należy zaliczyć takie działania spowodują zmniejszenie zatrudnienia, wprowadzą mechanizm osłabienia koniunktury. Konsekwencji tego będzie zmniejszenie wskaźników gospodarczych. Rada Dziedziczna stoi na stanowisku, iż ma działać dla dobra mieszkańców. To jest taka propozycja. Otwieram dyskusję. Pan Rafał Miś, pan Łukasz Bantuch, pan Paweł Wójcik, Mateusz Drozd. Proszę bardzo. Mam pytanie, bo chyba nie rozumiem. Może coś mi. Gramatycznie jest ta uchwała nie do końca. Opiniuje się negatywnie projekt uchwały Rady Miasta. Celem przeprowadzenia w ramach chyba przeprowadzenia. Tak. Czyli jeżeli można odwrotem, to uchwała Rady Miasta Krakowa to jest przeprowadzenie konsultacji zakładawczej, załącznika do tego projektu. Ale dlaczego ja nie chciałem Ale jest ta konsultacja. Znaczy inaczej, Mateusz, to jest poprawne, tak mamy. To jest problem. To jest zła konstrukcja uchwały. Państwa, bardzo bym prosił pojedynczą mówić, bo tak nie dojdziemy do żadnego konstrukcji. Być może nawet by to po prostu uprościć. Opiniuje się negatywnie projekt uchwały Rady Miasta Krakowa dotyczący ograniczenia, propozycji ograniczenia handlu detalicznego. Ten projekt, który tutaj jest. A Łukasz, przepraszam cię, Łukasz, pozwolisz, że z pozostałych udzielonego głosu? Proszę cię. Szalenie ci dziękuję. Doskonale cię z tym wiąże. I nikt już tego nie zapomni. Drodzy Państwo, żeby wprowadzić zieloną tłumownię w tej strasznie poważnej dyskusji. Drodzy Państwo, ja uważam, że część zarządu jest, pomijam te kwestie tutaj, czy ja to zrozumiałem, jak najbardziej zasadne. Nie rozumiem tylko jeszcze ostatniego zdania, inaczej bym sformułował ostatnie zdanie uzasadnienia, bo Rada Dzielnicy Trzeciej stoi na stanowisku, iż ma działać. Ja rozumiem, że chodzi nam o Radę Dzielnicy Trzeciej, ale to odnosi się jakby do uchwały i mógłby ktoś odnieść mylne wrażenie, że z jednej strony negujemy uchwałę, a jednak uważam, że ta uchwała ma działać dla dobra mieszkańców. Nie rozumiem tego. Znaczy inaczej. Pozycja Rady Miasta tutaj jest, zła, to jest bardzo zła, bo ona nie zamyka sklepów wielkopłaszczyznowych albo części, tylko zamyka całkowicie handel. Dokładnie. To jest... Słusznie powiedział wczoraj członek zarządu, pani Agnieszka, że te uchwały ośmiesza autorów tych uchwały, mówię o uchwale Rady Miasta, to podkreślam. Tak się ona ingeruje w wolny rynek, swobody działalności gospodarczej. Wszystkie sygnały z sieciówek do rzeczników prasowych wskazują, że będą redukcje zatrudnienia i mnie tutaj martwi osobiście zakłady gastronomiczne, to jest bardzo szerokie pojęcie. Jak dobrze pamiętam, z tego czasu też otworzyłem zakład gastronomiczny, bo takie jest pojęcie w tym katalogu działalności gospodarczych. No i nie wyobrażam sobie, żeby w Krakowie nagle zamarły wszystkie lokale, w których można się napić napoju innego niż mleko, wiesz co go w mleka też nawet tam się nie ma napić, no co najgorsze. Drodzy Państwo, Mateusz naprawdę ma często rację, chciałbym posłuchać jego głosu. Ta rada zakłada, czy ta uchwała zakłada, że projekt uchwały zakłada, że będą się ograniczyć handel detaliczny. Wszystkie inne rzeczy będą otwarte. Mało tego, handel detaliczny w motelach, hostelach, stacjach benzynowych, apteki będą otwarte. Tylko Mateusz, zwróć uwagę, mamy tutaj po przecinku zakładów gastronomicznych. Tak, oczywiście. Wiesz, a wszelkiego rodzaju, znaczy inaczej, nie wszelkiego rodzaju, zdecydowana większość kawiarni, pubów i tak dalej jest klasyfikowana jako zakład gastronomiczny. Oczywiście, tak.
tak. Od razu udzielając informacji. To pan przewodniczący, na prośbę pana przewodniczącego, pani minister, to zesłał do wszystkich nas mailem z informacji, które zawiera te załączniki. Uchwała jest napisana, moim zdaniem, w sposób pomiędzy skandalicznym a żołobiącym. To, co tutaj, Rafał, ty podnosisz, wynika z to, iż Rada Miasta Krakowa, czy radni, którzy to mówią, to my wynałbyć jako główny autor, inicjatywy. Pomysł. Stwierdzili, że oni uchwalą sobie godzinę otwierania i zamykania placówek oraz zakładów gastronomicznych. Przepływ zakładów gastronomicznych nie ma ograniczeń, które oni tutaj mówią. Twierdzą, że mogą być otwarte każdy dzień tygodnia od godziny 00:00 do 24:00. Co oczywiście tutaj tak na marginesie likwiduje wszystkie państwowe i kościelne święta. Tak? Gdyż jest wyłączone w pewnym paragrafie, że nie wolno tego czynić handlowi detalicznemu w niedzielę, nawet nie w niedzielę, bo tym powiedzieli, a nie napisali, to jest kolejny element w skali światowej, tylko Wielki Piątek i Wigilię. W związku z tym, skoro Wielki Piątek i Wigilię mają być zamknięte do 12 czy o 12, to znaczy, że na przykład Boże Narodzenie mogą być otwarte. Zgodnie z tym projektem, który przygotowali. Także gastronomowi nie zamierzają ograniczyć. Tak czy tak, podtrzymuję moje zdanie, że projekt Rady Miasta jest po prostu, cytuję, pomiędzy skandalicznym a żenującym. Tu jest taka oto poprawka zarządu. W paragrafie pierwszym wykreśla się przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami gminy miejskiej Kraków. Będzie zmiało opinię się negatywnie projekt uchwały Rady Miasta Krakowa dotyczący propozycji ustawienia dni godzin otwarcia oraz zamykania placówek, czyli tak jak było tutaj, poza tym wykreśleniem. I w uzasadnieniu jeszcze, uchwała jest ta odpowiedzią na wniosek. Tu podaję numer tego pisma SA, pauza 05.008.02.2013. I tu mamy już z autopoprawką wprowadzone. Czy w autopoprawce można jeszcze wykreślić te ostatnie zdanie? Rada dzielnicy stoi na stronie. My nie mamy informacji, jak dla jednych mieszkańców może być złe. Pokażę, nie jest czyli autopoprawką zarządu wykreślamy jeszcze to ostatnie zdanie. I tak zaproponowano uchwałę. Jeszcze, czy są jakieś uwagi tutaj? Jakieś wnioski? Proszę bardzo, radny proponuję. Zaprosił o poprawkę. Jaką? Na piśmie jest ta poprawka. Mianowicie ja proponuję powrócić do tej wersji prawa pierwotna. Ponieważ w pierwotnej wersji uchwały zgłoszonej przez radnego Rynowicza była wyłącznie mowa o ograniczeniu handlu w Wigilię i Wielki Piątek, do godziny 12. Podczas prac Rady Miasta Krakowa radny Stanisław Rafałski zgłosił poprawkę rozszerzającą tą na pozostałe, na wszystkie niedziele. Ta poprawka została poparta przez wielu radnych z Platformy Obywatelskiej, w efekcie czego radny Rynowicz próbował wycofać w ogóle projekt uchwały, ponieważ na sali nie było obecnych dwóch radnych autorów, wnioskodawców, więc nie mógł tego zrobić. Więc ja proponuję poprawkę, żebyśmy wrócili do tej wersji pierwotnej, jaka była zakładana. Ale opiniujemy, mamy prawo opiniować, możemy też dodawać lub odejmować elementy. Więc ja proponuję w tej poprawce, że opiniujemy otwieranie w niedzielę, ale przez 2 dni w roku. Państwo radni, dajcie panu się radnemu wypowiedzieć. Tak jest. Przez 2 dni w roku, czyli przez Wigilię i przez Wielki Piątek ograniczamy handel do godziny 13, tak jak było w pierwotnej wersji uchwały. To zwracamy, no tam godzina więcej dla dobra mieszkańców, z wyjątkiem małych sklepów osiedlowych. Czyli jeżeli komuś zabraknie trochę pieprzu czy soli, to żeby będzie mogło tej 16 kupić. Taka jest moja propozycja powrotu do tej pierwotnej wersji, jaka była zaproponowana. Dobrze, to ja bym odpowiedział do wypowiedzi tej radnego Łukasza. Radny Łukasz. Dostałem, nie wiem co to jest, nie mam... Łukasz, jesteś radnym trzeci rok. Poprawka do druku 1 do druku to poprawka do druku w niedzielę, ale Łukasz, przeczytaj sobie statut, jak masz wnosić poprawki, bo te same mam uwagi do twoich dokumentów. Nie jest za nim podpisany, nie możesz. Nie jest. Łukasz, nie możesz wnosić poprawek jako jeden radny. Jak będziesz radny miasta, to będziesz sobie osobiście wnosić poprawkę do
uchwał i projektów Rady Dziennik Trzeciej. Ej, Łukasz, nie ma, to przeczytaj sobie. Starczy. Czy radny nie może zgłaszać poprawki? Radny miasta jako jedyna osoba może jednoosobowo sobie wnosić poprawki. Przeczytaj sobie statut i wtedy zacznij wprowadzać poprawki. Zaraz, zaraz, radny nie może zgłaszać poprawki. Radny miasta. Radny dziennikowy nie może zgłaszać poprawek. Sam tak. Drodzy Państwo, od czego jest grona radnych? Dobro, dzieci tutaj jest prowadzone, przepraszam. Jako trzy? Składam wniosek formalny. Nie było wcześniej przygotowane, przepraszam. Teraz, nie było wcześniej przygotowane. Prawo nie potrzebne do zgłoszenia poprawki. Trzech radnych do poprawki. Jedna osoba. To nie, co ty mówisz za bzdury? Trzech radnych jest potrzebny do zgłoszenia projektu uchwały, a jeden radny jest potrzebny do zgłoszenia poprawki do uchwały. Jesteś radny? Tak, do poprawki, tak. Przepraszam, przepraszam, do poprawki. Tylko sorry, przepraszam, ale to teraz... Łukasz, nie zarzuca, że jestem radny. Ale bardzo proszę, nie przeszkodzimy się tutaj, ponieważ... Przepraszam, chciałem zwrócić uwagę, że złożymy wniosek formalny. Łukasz, twoja poprawka, twoja poprawka była niepodpisana, do którego druku mają. Ale gdzie masz, Łukasz, napisane? Przepraszam, panie przewodniczący, wnoszę o głosowanie wniosku formalnego, a następnie wnoszę o zwołanie przerwy. Ogłoszenie przerwy. Chodźmy 5 minut. Dobrze. Przyjmuję wniosek tutaj dotyczący zamknięcia dyskusji, to jest jedno. Teraz dopiero Łukasz uzupełniłeś to, dwa razy jak chodziłeś. Przystąpmy do głosowania. To masz też, ilu radnych jest potrzebny do zgłoszenia poprawki? Do poprawki masz jedno. Ale nie złożyłeś żadnych dokumentów. Łukasz, co to jest? No przeczytaj sobie, co to jest. Dlaczego chcemy zamknąć dyskusję? Żeby wiedzieli, myślę, że... Wytłumaczymy to po głosowaniu. Ale ja wiem, wytłumaczymy to po głosowaniu. Przystąpmy do głosowania w druku 498 zgodnie z wnioskiem radnego Rafała Kusza. Wniosek, kto jest za zamknięciem dyskusji? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Jedna osoba. Przystąpmy do procedowania druku 498. Kto jest za poparciem druku wraz z poprawkami zarządu, z autopoprawkami zarządu? Proszę o podniesienie ręki. Proszę bardzo, dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał. Nie widzę. I teraz wracając do wyjaśnienia. Nie, Roman, dzieciom. Dla wyjaśnienia Państwu jest przygotowany wniosek. Statut mówi tak, że wnioskodawca może to wprowadzić. Wnioskodawcą może być grupa radnych, może być komisja, może być zarząd. Łukasz, jak będziesz miał głos, będziesz to wyjaśniał. Więc my jako grup, jako projekt zarządu to wprowadziliśmy poprawkę. Teraz do tej poprawki wprowadził radny poprawkę, chciał wprowadzić, które? Nie wiem, mogę to Państwu skserować i rozdać wszystkim, jak to wyglądało, bo tak będzie najlepiej może. I teraz robię sobie przerwę, zrobię 20 parę kopii, dam to Państwu, jak mam radny zrobić poprawkę tutaj. Dopisując w międzyczasie, po moim sugestii, najpierw podpis, którego nie złożył, a później złożył drugi raz pod... 498 nie wpisał, co to jest do druku. Wyznam to Państwu, żebyście Państwo mieli wiedzę, jak na sesjach Rady Dziennik Trzeciej musimy się czasami tutaj wspierać z Panem Radnym. Teraz, ja tu w międzyczasie skieruję dla Państwa teraz... Co jeszcze? Zamknięcie dyskusji, jeszcze zamknięcie dyskusji wprowadzi tutaj radny. Było głosowane i zawsze taka sytuacja musi być głosowana. Dyskusja się przeciągnęła, była bezsensowna, więc zostało to procedowane. Wniosek formalny musi być zawsze procedowany jako pierwszy. Obojętne, czy toczy się dyskusja, cokolwiek się dzieje. Jeśli wpływa do zarządu wniosek formalny, musimy w tym momencie przerwać jakąkolwiek dyskusję i przejść do głosowania wniosku formalnego. W tym wypadku wniosek formalny był wnioskiem o zamknięcie dyskusji. Przegłosowaliśmy wniosek formalny, zamknęliśmy dyskusję i przeszliśmy do procesowania projektowego. I teraz zarządzam 10 minut przerwy. 10 minut, żeby zrobić odpoczynek.